Siemano, dzisiaj taki króciutki temat. Chciałbym Wam pokazać, jak dobrze ustawić zapłon, w tym przypadku w motorynce. Generalnie chodzi o taki oryginalny zapłon, jakie były stosowane w tych motorowerach, czyli taki z platynkami, które wiecznie się psuły. I nie bez powodu macham do Was szczelinomierzem, no bo on też jest potrzebny do tego, żeby ustawić taki zapłon. I słuchajcie. Na razie przyjąłem taką metodę ustawiania zapłonu nie wzrokowo, tylko na żarówkę. Jest to taka metoda dosyć precyzyjna, dzięki której można naprawdę idealnie w punkt ustawić moment rozwarcia styków przerywacza. Wiecie, jak patrzycie sobie tam przez to małe tutaj okienko na ten przerywacz, który jest tam w tym ciemnym kanale, tak? No to oko trochę może przekłamywać. Nie wiadomo, w którym idealnie momencie te styki zaczynają się rozwierać. Kiedy tłok jest na 3 mm przed górnym punktem. Ja mam takie, zmontowałem sobie takie urządzenie, które tak naprawdę każdy z Was może sobie zrobić do ustawiania takiego zapłonu. U mnie posłużył za to właśnie prostownik ustawiony na 12 V, podpięty do prądu. Tutaj mam do dwóch biegunów podłączone dwa takie krokodylki, z których jeden z nich poprowadziłem prosto do obudowy silnika, czyli chodzi o to, żeby miał masę. Natomiast drugi z nich idzie sobie tutaj do żarówki, która jest w oprawce od poloneza, od kierunkowskazów, idealnie się do tego nadaje. I połączone jest to z żabką, która trzyma sobie taki gwóźdź. Gwóźdź jest tutaj bardzo potrzebny, bo dostęp do miejsca, w którym będziemy go przytykać, jest utrudniony i chodzi o to, żeby dosyć tam celnie trafić, kiedy będziemy go tam, wiecie, wsadzać, nie? Dobra. Słuchajcie. Szczelinomierz swoją drogą. Każdy chyba mniej więcej kojarzy, jak powinna być ustawiona przerwa na przerywaczu, czyli wiecie, jak macie tłok na samej górze, to powinno nastąpić rozwarcie. Znaczy powinny platynki być już rozwarte na maksa. Także w zakresie od 0,3 do 0,4 mm taka szczelina powinna się znaleźć. Ja już to ustawiłem, także dziękujemy naszemu szczelinomierzowi. On już nam się w tej chwili nie przyda. Natomiast pokażę Wam, na czym to polega. Tak jak mówiłem, tutaj jest przypięta masa. Mamy żarówkę i zobaczcie, co się dzieje, kiedy zwieram do masy z drugiej strony. To jest po prostu włącznik żarówki. I w tym momencie, ustawiając zapłon, kręcąc kołem, będę przykładał gwóźdź do kowadełka. Tak jak macie tutaj, zobaczcie sobie z bliska. Jest młoteczek i jest kowadełko. Ja nie będę przykładał do kowadełka, tylko do młoteczka w tym miejscu, gdzie jest ta blaszka z góry. Wtedy ten przerywacz będzie nam robił jako włącznik światła, włącznik tej żarówki. W momencie, kiedy będzie rozwarty, zobaczycie, co się stanie. Dobra, kładę sobie tutaj gdzieś naszą żarówkę, tak żeby ją dobrze obserwować. I tak, ustawiam sobie, mam tutaj wkręcony czujnik zegarowy, który pokaże mi, kiedy jest tłok w górnym martwym punkcie. O. W moim przypadku tutaj na 10 wiem teraz, jestem 100% pewien, że tłok jest na samej górze. No i teraz cofam kołem magnesowym w lewo, czyli w kierunku przeciwnym do prawidłowych obrotów silnika. Cofam go sobie tak na 3 mm, czyli raz, dwa i trzy. Dobra. Teoretycznie w tym momencie powinny rozewrzeć się te platynki. I żarówka powinna zacząć świecić nieco innym światłem. A zaraz zobaczycie, jak to teoretycznie wygląda. Teraz może, żeby tą żarówkę było dobrze widać, to sobie ją tutaj zamontujemy. Pyk, dobra. Jedziemy. Przykładam mój gwóźdź tutaj właśnie do górnego do młoteczka, do tej blaszki, która jest na młoteczku. I ona zaczyna mi się tutaj świecić. Mamy 3 mm przed zwrotem zewnętrznym, przed martwym punktem tłoka. No i teraz zaczynam kręcić silnikiem w prawidłowym kierunku,
tym, którym powinien się obracać. I zobaczcie. Następuje zwarcie. Cofam. I żarówka świeci się jaśniej. Daję znowu ciut do przodu. O, i to jest moment, w którym się rozwierają styki. Teraz są rozwarte i zwarte. Czyli zapłon mam ustawiony idealnie w punkt. No, może tutaj patrząc względem dziesiątki i tej trzydziestki, w której zaczyna się coś dziać z żarówką, no to jest dwie dychy przekłamania, ale wiecie, zapłony te w łezkach, w rometach mają tolerancję błędu po pół milimetra w każdą stronę, więc w tym przypadku uważam, że jest w porządku, można tak zostawić. I tak, jeszcze raz. Ustawiamy górny martwy punkt, żeby sobie zweryfikować. Jest wskazówka na dziesiątce. Cofamy 3 mm. Raz, dwa, trzy. Przystawiam sobie mój gwóźdź do młoteczka, do tej górnej blaszki. I zaczynam kręcić silnikiem w kierunku prawidłowych obrotów silnika, kiedy silnik pracuje. Proszę. To jest moment rozwarcia styków, który patrząc teraz na wskazówkę występuje no 15 setek od 3 mm. Ok, czyli tak może być. No i dobra. Myślę, że to Wam trochę pomoże w prawidłowym ustawieniu zapłonu. No bo tak patrząc sobie tutaj i obserwując, kiedy te styki się faktycznie otwierają, a kiedy są jeszcze zamknięte, no to... No nie ustawicie tego nigdy dobrze, a ustawienie na żarówkę gwarantuje to, że na pewno zapłon będzie w punkt. Dobra, na razie. Si. Dobra, zobaczymy jeszcze jak ta iskra. O kurwa, konia by zabiła. Dobra. Wracamy jeszcze na chwilę do tematu motorynki, bo tak jak widzicie, już jest właściwie skończona. Wszystko fajnie. Na dworzu na wolnych obrotach pracowała sobie pół godziny. W obroty ładnie się wkręca, z obrotów ładnie schodzi. Generalnie jest wszystko ok. Obroty wolne trzyma. Cud, miód i orzeszki. Ale nie do końca. Naprawdę polskie wytwory... Urządzenia do jazdy nigdy nie przestaną mnie chyba zaskakiwać. Ogarnijcie to, co Wam teraz pokażę. Rozumiecie coś z tego? Jeszcze raz.
rozumiecie coś z tego? No to z tym się jeszcze nie spotkałem. Zakładam dekiel, kiedy go dociskam, motorynka gaśnie. A kiedy go zdejmę i dociskam tutaj przewody palcem, wszystko jest okej. Nieźle, co? Kurwa. I tak wiecie, to nie jest tak, że ja teraz od razu na to wpadłem. Ja naprawdę przy tym siedzę już z dobrą godzinę i mówię, kurna, co jest? Bo tutaj trochę grzebałem jeszcze przy elektryce w lampie i mówię, coś tutaj popierdzieliłem, czy co? Patrzę, no zapłon, ale no dobra, zmontowane wszystko. Ja ją zdejmuję tutaj na dół, zaczynam ją kopać. Ona nic, nawet nie pyrknie, nic, nic zupełnie. Stawiam ją na stół, zdejmuję dekiel, rozumiecie? Walę w kopniak, odpala wszystko, pięknie obroty trzyma. Kurwa. I znowu zakładam ten dekiel, zmontowałem całą lampę z powrotem, znowu ją kopię, ona nic. Zmieniałem świecę, czyściłem świecę. Mówię, co jest? No i teraz tak, mówię, kurde, może coś z tym deklem. I wiecie, wrzuciłem ją tutaj na stół, zdjąłem dekiel, kopnąłem, mówię, no kurde, przyłożę go. I tak widać, przykładam i coś się tutaj dzieje, nie wiem, czy tu jest jakieś przebicie, czy coś, nie mam pojęcia. Skąd to się bierze, że tutaj, że ona gaśnie. Niezła zagwozdka, co? Taki to temat motorynki jeszcze do rozwiązania. Ale dobra, już dzisiaj nie mam chęci i weny przy tym działać. Harcik wrócił jeszcze na chwilę na warsztat. Muszę mu trochę podregulować gaźnik, ten 14 MC.